Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i ponownie po raz już nie wiem który jest ze mną lewy. Witam cię serdecznie. Witam. Jakby ty jesteś teraz przy każdym odcinku, stary. Tak, jestem pasożytem. No, ale akurat dzisiejszy odcinek jest konkretnie pomysłem lewego, bo w sumie on zaproponował mi, żebym na ten film właśnie poszedł i dlatego już poszedł, no to robimy też recenzję. Także chyba po prostu nie ma co więcej mówić. Będzie recenzja Shazama. Shazam Gniew Bogów. Tytułu nie pomyliłem. Tak. Dobra. No to, no nie ma co więcej mówić, po prostu zapraszam serdecznie na recenzję. Dobra, tym razem już przygotowaliśmy się tak konkretnie. Jak oglądacie nasze omówienia Mando, to wiecie, że próbujemy się jakoś przygotować, żeby mówić z jakimś sensem, ale to wychodzi różnie. Natomiast dzisiaj jesteśmy... Zawsze, nigdy nie wyszło. Nigdy? Nigdy nie wyszło. Dobra, niech będzie, że nigdy. Ale dzisiaj przygotowaliśmy się już tak konkretnie i tak jak z Adim zawsze miałem przy recenzjach, tak teraz mamy wypisane ładnie punkty, więc dzisiaj się nie będziemy machać, dzisiaj będzie wszystko ładnie. Także możemy zacząć od punktu pierwszego, czyli złoczyńcy. Bo taki właśnie tyle zaproponował punkt, żeby zacząć od omówienia naszych córek Atlasa, szanownych pań. Tak, antagoniści, myślę, że chyba już teraz możemy ich uznać za najgorszych, jeśli chodzi o filmy superbohaterskie w tym roku. Dlaczego tak uważasz? Znaczy, one nie były złe. Uważam, że miały potencjał. Takie córki Atlasa, które chcą odzyskać jego moce, uważam, fajny pomysł, ale one zostały dla mnie strasznie zmarnowane. Dla mnie z całej tej trójki najlepszą, jeśli chodzi pod względem gry aktorskiej, tak teraz mówiąc, to była ta grana przez Helen Mirren, czyli ta taka najstarsza. Ta ciotka. Ciotka, jak to mówił, tak. Jak to mówił Billy. Tak, ona uważam, że wypada najlepiej, jeśli chodzi tutaj o te córki Atlasa aktorsko. Najgorzej według mnie w tym filmie aktorsko już może mogę powiedzieć wypada Rachel Zegler. Jak to się czyta, nie wiem, pierwszy raz szczerze widzę tą aktorkę w życiu, ona grała tą najmłodszą siostrę. N. Tak, dla mnie one były po prostu okej. Były dla mnie strasznie nijakie te antagonistki, po prostu tak. Pomysł był fajny, ale no wyszło jak wyszło. Tak niezbyt chyba Simu Liu i właśnie Rachel nie za bardzo wiedziały, co one robią w ogóle na tym ekranie. Lucy Liu, przepraszam, Jezu. Chodzi ci tą pośrednią, powiedzmy. Tak, tak. Okej. Okay. Mm. No mi one zwyczajnie nie podeszły, nie wiem. Znacznie mnie też tak ta początkowa scena, która była strasznie pod ekspozycję, co one wbiły do tego muzeum, nie? I laskę czarodzieja zabrały. Laskę zabrały. Dla mnie to była chyba najgorsza scena w ogóle tego filmu, jak i filmów superbohaterskich w ostatnim czasie. Ponieważ dla mnie to było strasznie niepotrzebne i tak próbowali strasznie połączyć taki mrok, żeby pokazać, jakie one są potężne, z takim humorem i to w sumie wyszło nijak. Zwłaszcza, że to nie miało żadnej w ogóle potem konsekwencji, bo nic potem nie było jakkolwiek wspomniane o tym, że zamieniły tych ludzi w kamień, nie? Ani też nawet, tak, one... nie było pokazane, żeby ci ludzie się odkamieniowali. Tak, znaczy oni się raczej nie odkamieniowali, ale wiesz, gdyby to było utrzymane w jednym tonie, bo tu mamy, wiesz, poważne, że oni zabijają, szepta do tych uszu ta jedna z córek i nagle wyskakuje jakiś gag. No, dla mnie to wypadło po prostu średnio. Tak chcieli zjeść jabłko i mieć jabłko. Ciastko, ale jabłko też może ciastko być. Ciastko, Boże. Ale tu było jabłko w filmie, więc będzie jabłko. Tak jest. Natomiast też doceniam właśnie pomysł. Mam tylko wrażenie, że oni nie do końca wiedzieli, jak je fajnie poprowadzić, bo mam wrażenie, że tak, wiesz, połowa filmu one są prowadzone w jeden sposób, a od drugiej połowy są prowadzone w zupełnie inny sposób. Głównie widać to po tej właśnie, po N. Głównie, nie po N, przepraszam, po tej środkowej. Kurde, właśnie to jest najgorsze. N, tak, pamiętam, Kalipso. Że ma na imię N? Kalipso, właśnie nie pamiętam imion tych dwóch pozostałych. Jest ciotka i okej, Kalipso, dobra. Właśnie mnie też za nagle zdziwiło ta przemiana Hesfiry, czyli tej właśnie najstarszej, bo dla mnie ona nagle w połowie filmu stwierdziła, że ona nie chce zniszczyć ludzi, bo mi się wydawało, że ona przez cały sam właśnie będzie do tego dążyła. No, i że... Była trochę bardziej powściągliwa, ale że wciąż będzie chciała ich wszystkich zaciupać. Tak. Jeszcze raz powiedz jej imię, żebym ja zapamiętał. Może spróbuję cię zapytać. Najstarszej. Hesfera. Hesfira. Dobra, Hesfira. Właśnie, no, chyba podobnie uważam. Kalipso natomiast myślałem, że będzie bardziej taką postacią komediową. Ona nagle w pewnym momencie chce zostać wielką niszczycielką światów, nie wiadomo co. Właśnie tu ta pierwsza scena, o której mówisz, nie? Że tutaj najpierw ona chce więcej pobawić chce, nie? A nagle potem chce zniszczyć świat, nie? Jakby... Mnie tylko zastanawia, jaka jest między nimi różnica wieku, bo najmłodsza M ma 6000 lat. Tak. I ona wygląda jak nastolatka. Kalipso wygląda, jakby była około 50. Mniej więcej. A Hesfira wygląda jakby miała 70-80.
takiego. Więc w jakich one odstępach czasu się rodziły? Nie wiadomo. Jednak jak Tomasz 6000 lat wygląda na 17-latkę, no to musi być ogromna różnica wieku między nimi, nie? I tak niby wiadomo, po co to było. Oni chcieli tak, żeby jedna z sióstr robiła za dziewczynę Frediego, ale z drugiej strony chcieli, że wiesz, boginie to muszą być stare, nie? I tak to chyba wyszło. Chyba tak w sumie. Nie wiem, jakoś to dziwne. Ja pamiętam tylko, że jak właśnie zażartowali, że Hesfia to mogłaby być ich babcią, nie? Tak, ale do nich nie miałem totalnie oczekiwań, jakby... Ja na początku nawet nie wiedziałem, kto jest antagonistą tego filmu. Ja też nie. Ja myślałem, że oni są przybocznymi jakimiś i będzie dopiero, wiesz, zdradzony w filmie, a to tak w sumie... Szczerze mówiąc, co ty o filmie wiedziałeś przed pójściem na film? Ja o filmie... Tyle co ze zwiastunów. Ja chyba... Chyba też w sumie. Ja do momentu wyjścia z zwiastunu to byłem przekonany, że Black Adam będzie antagonistą. Jakoś mi to tak w świadomości utknęło, że Black Adam ma się pojawić. Dlaczego miałby się pojawić Black Adam? Bo Black Adam jest bezpośrednio połączony z mitologią Shazama. Aha, bo to tego nie wiedziałem. Black Adam jest jakby głównym przeciwnikiem dla Shazama, są tam z jednej mitologii, nie? Bo Black Adam też otrzymał moce w ten sam sposób, co Billy. Okej. Okay. Nie, ale to już pomijając. Dobra, także czy masz coś jeszcze do złoczyńców? Że tutaj jeszcze w kwestii tej takiej konsekwencji, no to już tam powiedzieliśmy, że Hesfia i Kalipso, ale właśnie tutaj N, chociaż powiedziałeś, że twoim zdaniem najgorzej wypada aktorsko, to trzeba przyznać, że u niej jest konsekwencja, w sensie ona cały czas jest tą samą postacią, nie? Tak, jakby, tak, to ja nie mówię o napisaniu postaci, ona jest spoko. Tak, tak. Fajnie, że Freddy dostał w końcu jakiś swój wątek, ale do Freddy'ego też zaraz przejdziemy. Tak, tak, bo... Ale aktorsko ona uważam wypada tragicznie. Nie wiem, ja jakoś aż tak wagi do tego większej nie przywiązywałem. Nie wiem, ona to tak sobie stała, uśmiechała się, coś powiedziała, ona była tak chyba bardziej pod ekspozycję, szczerze. No ale takie postacie też są czasami potrzebne. No, znaczy, ja nie jestem jakimś fanem robienia kobiecych postaci, które mają być tylko ekspozycją. Nie chodzi o kobiety, tylko ogólnie, nie? No, nie wiem, ogólnie postaci, ale wiesz, rzadziej się zdarzają męscy bohaterowie, którzy są tylko po to, żeby być i ładnie wyglądać, nie? No ale jakby to sami niestety, niektóre filmy są tak budowane, że taka postać jest po prostu potrzebna. Dobra, przechodząc do kolejnego punktu analogicznego do złoczyńców, są główni bohaterowie. Mamy naszą Shazamową rodzinkę oraz Billy'ego Batsona na ich czele. Tak jest. Jak tam była szóstka, oni mieli tą swoją nazwę taką szóstka. Szóstka sierot. Szóstka sierot, czy jakoś tak, no. Taka nieoficjalna, nie? No i co ty o tym, co ty o nich sądzisz? Przede wszystkim, znaczy jak dla mnie w ogóle całkiem fajnie było pokazane właśnie, że są sobie taką rodzinką, sobie żyją i tak dalej, nie? Ogólnie dużo było pokazanych takich właśnie rzeczy, że po prostu to sobie tak banda dzieciaków, która coś tam próbuje być bohaterami i jak dla mnie wyglądało całkiem spoko po prostu. Nie wiem, jak były te sceny właśnie wspólne, ich to się bardzo fajnie na to patrzyło. Jak oni sobie tam razem coś robią, jadają, jakieś się wydłuniają i tak że dalej. Tak powiem, taki sympatyczny był ten wątek. Mi się tylko nie podobało to, że albo robimy jakby o wszystkich członkach rodziny, albo robimy o Billy i ich dajemy w tle, bo w tym filmie Billy na dobrą sprawę ma jakąś rolę pod koniec filmu. Szczerze, przez pierwszą połowę to Freddy jest głównym bohaterem na dobrą sprawę. Więcej jest tu o nim dla mnie, ja to tak odczułem. No ale to chyba, znaczy, bo ja nie obejrzałem w całości pierwszej części, obejrzałem połowę tylko. Czy aby nie było tak, że Freddy był trochę niedoceniony w pierwszej części? Tak. Znaczy, on był przy Billim głównym bohaterem jedynki. Oni byli praktycznie we wszystkich scenach razem, nie? Wiadomo, że było bardziej na Billim skupione, ale Freddy'ego było dużo. A dobra, no to okej, to nieważne. On Billy'ego prowadził jako bohatera, nie? Okej, to zdążyłem zobaczyć. Mówię, obejrzałem pierwszą godzinę tylko. No, ale wracając, fajnie ta rodzina była rozplanowana. Mega mi się podobało to, jak była scena z Mary, która tam miała, że tak powiem, ciężki wieczór poprzedni. Ciemne okularki. Tak, i oni wszyscy gadają, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie jest wprost powiedziane, wiadomo, o co chodziło. A Darla siedzi i totalnie nie ogarnia, o czym oni mówią, nie? Darla to jest Darla jednak po prostu. Tak, i mi się to podobało, że takie faktycznie miałem przed oczami rozmowy przy mojej siostrze, nie? Nie wiem, jestem jedynakiem, więc nie miałem takich rozmów. Czasami może z moimi kuzynami takie, powiedzmy, rozmowy są prowadzone. Ale no po prostu taki fajny obrazek rodzeństwa, nie? Tak. Twórcy Ant-Mana by się mogli uczyć, jak pisać relacje rodzinne, bo to akurat nawet wyszło. No, ogólnie przed nagrywkami Lewy tak miał taki moment, że chciałby też wspomnieć coś o Ant-Manie. Uważa, że Shazam wypadł lepiej, ale to później. Znaczy nie, to nie, że chcę wspomnieć o Ant-Manie, ale do tego po prostu powiem potem.
Coś jeszcze o bohaterach chciałeś dodać? O Billim chciałem powiedzieć i też o aktorstwie Zachary Lewiego. Zachar Lewi uważam gra dzieciaka dobrze. On gra super Billego, ale on gra super Billego z pierwszej części, gdzie Billy miał 13 lat. Bo Billy, który jest jakby jako on w scenach wszystkich drugiej części, jest bardzo odpowiedzialny w tej drugiej części. Ma rozterki takie odnośnie tego swojego takiego syndromu oszustwa, jak to nazwali. Tak, bo jesteśmy ile 4 lata do przodu chyba. No tak, że on się boi takiego odrzucenia znowu, że ma te, że obciąża rodzinę, że nie umie wszystkich zebrać do kupy, że musi ich chronić. I jak przemienia się w Shazama, to jest znowu tym 13-latkiem. W niektórych momentach powinien po prostu zachowywać już powagę, nie? Tutaj, na tą sprawę, na początku pierwszej części taki sam, na koniec trochę zmądrzał, nauczył się lekko czegoś i w drugiej części jest taki, jest już jako Billy dojrzały, ale jako Shazam jest cały czas ten sam. Aż do finałowego segmentu. Tak, ale potem w scenie po napisach znowu się zachowuje jak Billy. W scenie po napisach i pod sam koniec jeszcze filmu też. Tak, ale no mówię, jedynie co, jak ja sobie przypominałem, że to jest ta sama osoba, gdy po prostu, wiesz, mówili do niego Billy, ale dla mnie Shazam a Billy Batson są dwie inne osoby w tym filmie, totalnie. Też nie rozumiem, dlaczego oni wszyscy siedzą cały czas w postaciach dorosłych ludzi, siedzą sobie w tej jaskini. Wiadomo tak, że z logicznego punktu widzenia Freddy woli być napakowanym facetem. No Freddy to tak. Kaleką, ale ze względów takich charakterologicznych i filmowych, no to my się nie możemy zżyć na dobrą sprawę za bardzo z tymi bohaterami, bo widzimy ich dorosłych i oni jak są dorośli zachowują się całkiem inaczej. Z wyjątkiem Darli i Mary w sumie. A one są identyczne w 100%. Zwłaszcza tak, ale już nawet pomijmy kwestię, że Mary jest ta sama aktorka jako wersja dorosła, jako zwykła. Tak, tylko właśnie to zastanawia, jak pokazywali w telewizji Mary, to oni rodzice nie ogarnęli, że to jest ona? Przecież się tylko fryzura trochę zmienia. Nie wiem. Tak, nie wiem. Też za nie myślałem na ten temat, szczerze mówiąc, przy oglądaniu. Mi się pod względem pisania tej naszej szóstki bohaterów nie podobało to, że nam dają do zrozumienia cały film, że to są tacy, wiesz, nieudacznicy, nie? Mieszkańcy tego miasta całego, oni ich traktują jako takie po prostu łamagi totalne. Przy tej scenie na moście to widzimy, że oni tak jakby gadają, że nie ocalili jakby tego mostu, że pozwolili mu się zawalić, nie? Jest żart z tym zrobiony, że Billy mówi, że nie mogą pozwolić, żeby się zawalił, po czym ten się zawala. Mhm, no. Ale co oni tam w sumie chrzanili? Jakby ten most się porozpadał na kilkaset kawałków, dosłownie, oni, to nie jest Iron Man, że on podleci, puści swoje drony, one mu zespawają most. No oni, tylko ocalili wszystkich ludzi. No i to jest najważniejsze, wszyscy przeżyli. Skutecznie i tego mostu nie było fizycznie jak dosłownie ocalić też. No, bo jedynie Eugene jedynie spawał te sznury. Po tej akcji jest jakiś wywiad, że oni ocalili miasto, wszyscy im dziękują i mamy dosłownie taką jedną scenę, gdzie daje nam do zrozumienia, że oni mają być nieudacznikami, ale tego nie widać, bo oni działają naprawdę skutecznie. Tylko dlatego, że most się zawalił, który i tak by się zawalił, to są nieudacznikami. Tak, mówię, gdyby wiesz, na przykład na początku filmu jeszcze, jak on jest tego pediatry, żeby w telewizji gdzieś leciało, że jak to oni są słabi i tak dalej, bo niby było w tej gazecie, że on jest jakiś tam niezbyt skuteczny, ale no w sumie, ale dlaczego on jest nieskuteczny? Nie zostało to nijak bardziej rozbudowane, tylko to jedno właśnie wspomnienie i koniec. Jest napisane w gazecie, że on jest beznadziejnym bohaterem, ale dlaczego jest tym beznadziejnym bohaterem? Co się stało między pierwszą a drugą częścią? Jakby jedną akcję więcej by nam pokazali. No racja, nie wiemy tego, nie mamy jak w to w sposób zagłębić. Nie ma wspomnienia, co by się działo między filmami, nie ma też w filmie samym, bo jedynie właśnie ta akcja z mostem i chyba jedynie to, że może po prostu się z niego wyśmiewał tam ten Gostek, że jest człowiek Wendina. Tak, ale ten Gostek go wyśmiewa, a pół godziny później nagle mu kibicuje, nie? No właśnie, więc jakby Tak, w ogóle fajny wtedy był takie mrugnięcie okiem do fanów komiksów, jak nazwali go Kapitan Marvel. Bo jak ktoś nie wie, to Shazam w komiksach nazywał się Kapitan Marvel właśnie. I tam też to było powodem konfliktów z Marvelem na tle sądowym. Ale ja muszę tutaj powiedzieć, standardową kwestię, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Nie, dosłownie, odkąd my omawiamy Mando, w ogóle jak ktoś z was widzowie nie wie, to my razem z Lewym co tydzień omawiamy kolejny odcinek raczej Mando. Raczej jeśli ktoś obserwuje ten kanał, to zdaje sobie sprawę. Ale niekoniecznie, bo może tu wbić ktoś, kto po prostu wbił na recenzję Shazama.
Więc... Już miałem nadzieję, że nie padnie ta kwestia w tym odcinku. Już tak było dobrze, ale nie. No. Ale w każdym razie, szybka jaka, po prostu my z Ewem co tydzień omawiamy każdy kolejny odcinek trzeciego sezonu Mandaloriana, więc zapraszam serdecznie. Tak, dobra. Wróćmy do rzeczy, tak. Już się rozgadałem. Czyli ogólnie tak jak sobie rozmawiamy, to mam wrażenie, że po prostu za dużo jakichś takich rzeczy chcieli pokazać. To jest zlepek pomysłu. Tak. Jak dla mnie. Tak, że jakby wiesz, jest jedna rzecz, którą trzeba pokazać od początku do końca, główna rzecz, nie? Jakieś tam rzeczy takie mniejsze, które... Tak, nagle wszyscy zmieniają swoje motywacje. Tak, że tak w połowie filmu nagle to urywamy i tego nie ma, bo nie wiedzą, jak to dalej poprowadzić, bo jest tego za dużo, albo nie mają pomysłu na to. Tak. Dobra. To mniej więcej wygląda. Także przechodząc do kolejnego punktu. Czyli ogólnie... Tak, poza tymi bohaterami, kwestiami charakterologicznymi, co w tym filmie ci się faktycznie tak podobało, nie podobało, co myślisz jako całokształcie? Przede wszystkim mi się w ogóle sam pomysł, bo ja zawsze ogólnie doceniam zawsze pomysł. Czy pomysł w ogóle na film jest okej, okay, jak najbardziej jest dobry. Fajnie po prostu, no, walka z boginiami, kradzież mocy i tak dalej, to się fajny pomysł jest to po prostu. I... Tak, mi się to podoba, bo też jakby nie patrzeć, córki Atlasa mają rację w tym filmie. Tak, ludzie zniszczyli ich świat i no one teraz no, chcą się zemścić, więc jakby... Tak, ale właśnie, czy w tym filmie było powiedziane, dlaczego oni zabrali im te moce? Taki powód faktyczny? Nie. Czy po prostu tak było, że zabrali im te moce i tyle? Jedynie może było wspomniane, ale też już nie pamiętam, że po prostu możliwe, ale... że bogowie chcieli zniszczyć świat, ale chyba też nie, bo nie wiem, czy to było... Ale nie było nic takiego, po prostu było, że byli chyba za potężni, czy coś w tym stylu. Nie wiem, może ja tu wychodzi moje niedokładne oglądanie, ale ja tam nie pamiętam, że było coś takiego faktyczne. Ja sobie też tego nie przypominam, że coś takiego było. Na dobrą sprawę to zabrali im ich moce tak naprawdę za nic, nie? Znaczy, w sumie pokazuje, że słusznie trochę zabrali, patrząc na ich zachowania, ale nie jest podany powód tego zabrania mocy, nie? Więc po prostu ogólnie budowa taka podstawowa filmu jest jak najbardziej w porządku. Pomysł, dlaczego w ogóle to, co się dzieje, to się dzieje? Spoko. Wszystkie sceny walki mi się też jak najbardziej podobały. To jest jakieś sceny akcji, nie walki, bo tam walk, tam ogólnie sceny akcji. Wszystko fajnie to wyglądało. Sceny akcji to jest coś, czego w tym filmie było zdecydowanie za mało. Za mało? Jakby... Tak, ja uważam, że było za mało, bo mieliśmy na początku akcję ratowania, później krótką walkę z córkami Atlasa i dopiero w finale była walka. I ja nie mówię, że film musi być przeładowany walkami. Czyli jeszcze raz, most? Potem walka most, tam w labiryncie walka, i finał. No, i finał. I ja nie mówię, że on musi być ładowany walkami, ale w niektórych momentach był naprawdę nudnawy. Nie, mam wrażenie, że trochę z tym smokiem tak można było coś więcej zrobić. No, smok oddał nawet. Oddał, ale można było więcej z tym smokiem zrobić. Ale przy smoku, Jezu, jakie te efekty w tym filmie są tragiczne. Tragicznie, ja myślałem, że ty je chwalisz. Nie, ja ich nie chwalę, znaczy smok wyglądał okej, smok wyglądał spoko. Smok smok jak najbardziej. Ta finalna walka wyglądała dobrze tylko dlatego, że działa się w nocy. Ale to jest chyba za DC akurat chleb powszedni. Nie, znaczy to w sumie bym powiedział, że nie tylko w DC, w Marvelu też. W Marvelu przecież cały finał No Way Home się dzieje w nocy, żeby efekty przykryć, nie? A to tak, to my nawet z Adim pamiętam mówiliśmy na ten temat w naszej recenzji, że właśnie jest za ciemno trochę w No Way Home pod koniec. Tak, ale to tak samo w Ant-Manie nie było i Boże też się w sumie działa tak w ciemnym pomieszczeniu, nie? Ale, no, znaczy smog wygląda okej. Okay. Jak wjechały jednorożce, to, które w ogóle są tak totalną Deus Ex Machiną, ale do Deus Ex Machiny jeszcze... Ja mam inną Deus Ex Machinę. Było. Tak. Właśnie, że ja mam właśnie, ja mam inny przypadek Deus Ex Machiny niż jednorożce. Tak, bo były dwa przypadki w tym filmie. Pozmawiam o obu, ale dobra, na razie mieliśmy chwalić. I te potwory, one, znaczy nie tylko chwalić, ogólnie wrażenia, nie? Ale te potwory były okropne. To był poziom CGI z serialu Flashu, nie? Nie oglądałeś Flasha, ale jeśli ktoś oglądał Flasha, to dokładnie wie, o czym mówię. Słuchaj, to jest... Ten poziom. Słuchaj, rozmawiasz tu z fanem Marvela, który poszedł na chyba drugi w historii film DC do kina. Ale to jest tak do widzów. Jeśli ktoś oglądał Flash, wie, o co chodzi. Myślę, że jest taki jeden widz na moim kanale, który na pewno będzie wiedział. Jest taki jeden widz. Na pewno. On wie. On będzie wiedział. Ja wiem, o kogo ci chyba nawet chodzi. Tak, i ten ktoś też będzie wiedział, że o niego nam chodzi. Tak, ale poza tymi, jakby uważam, że ten film był lepszy niż Ant-Man mimo wszystko. Miał dużo głupotek, ale ten film jest lepszy od Ant-Mana pod tym względem, że on nie łamie podstawowych zasad swojego uniwersum i dlatego jest dobry. Okay. Ponieważ Ant-Man złamał wszystkie ustanowione wcześniej zasady, jeśli chodzi o podróże w czasie, wymiar kwantowy i Kanga Zdobywcę. Czy ty o tym powiedziałeś w swoim 20-minutowym rancie? Nie, bo...
A może, nie wiem, nie pamiętam nawet, ale to powiem teraz, że Ant-Man złamał wszystkie podstawowe zasady swojego uniwersum, a Shazam jest osobnym tworem, który mimo że ma nawiązania, to sobie jest tam na uboczu i nie psuje i tak już umierającego powoli uniwersum. Właśnie ty mnie tak zachęcałeś też tym, że nie muszę nic innego oglądać, wystarczy, że obejrzę pierwszą część Shazama, nawet niekoniecznie muszę ją obejrzeć w całości, bo ja sobie obejrzałem tylko kawałek i że mi to wystarczy. I mnie to też zachęciło właśnie. No i wystarczyło. Tak. Ja uważam, że Shazam, on wyszedł w złym momencie, bo gdyby on wyszedł jeszcze 2 lata temu, gdy nie było takiego zmęczenia kinem superbohaterskim, aż takiego, bo już było, wiadomo, ale nie aż takie, to on, jakby wyszedł jako film Marvela 2 lata temu, to to byłby mocny, że tak powiem, przeciętny film Marvela, nie? On jest na poziomie takiego Ant-Mana pierwszego, czy nie wiem. Ja uważam, że on jest na poziomie połowy filmów z drugiej fazy MCU, trzeciej i drugiej. No, z Ant-Manem pierwszym to można powiedzieć. Jedynka i dwójka były takim dodatkiem po prostu do wszystkiego, co się działo. Ant-Man i Shazam to jest ten sam przypadek. To są bohaterowie, którzy jeszcze 10 lat temu prawie nikt o nich nie słyszał, nie? Kto znał Shazama poza fanami komiksów przed filmem? Ja znałem tylko z kreskówki. I to jest jedyny powód, dlaczego ja znam, jakby cieszyłem się, że wychodzi Shazam, nie? Ja z DC mam mało styczność, więc ci nie powiem, ale jeśli chodzi o Marvela, to ja Ant-Mana nie kojarzyłem ani trochę. No ja Ant-Mana akurat bardzo kojarzyłem, ale to... Też jesteś fanem komiksów. No tak, dobra. Także przechodząc do chyba ostatniej rzeczy. Czyli Deus Ex Machina. Tak. Najpierw jeszcze finał Deus Ex Machina. I sceny po napisach. Ej, ja... To, można to złączyć jedno. Można w sumie, bo te Deus Ex Machina dzieją się w sekwencji finałowej. Okej, okay, ale już tak powiedziałeś, które... Właśnie, tak. A jaki masz dokładnie pomysł z tymi jednorożcami, bo nie bardzo rozumiem. No bo, wiesz, nie wiedzieli jak się pozbyć, to nagle, wiesz, najgroźniejsze w ogóle zwierzęta, jakie istnieją, wzięli, dali skitelsy i wszystkie potwory zostały przegonione. No, te skitelsy były takie trochę tak, XD. Na dobrą sprawę te potwory mogły, nie, po prostu mogło ich nie być. I to by wyszło tak samo. A przynajmniej nie byłyby, nie naraziliby moich oczu na ten widok. No bo szczerze mówiąc, to potwory w ogóle nawet... Co wniosły potwory? Właśnie chciałem ci powiedzieć, że absolutnie nic. Jedynie to, że się pojawił jednorożce i sobie jechali na jednorożcach przez chwilę i walczyli z potworami. No tak, nie wiem, trochę. Bo i tak w finale Shazam walczy ze smokiem, nie? Tych potworów tam nigdzie nie ma tych jednorożców. Jakby, okej, jeżeli jakby ich upchnęli wszystkich do finału jakoś, spoko, taka wielka bitwa między, wiesz, tam Shazamem i jednorożcami kontra te pozostałe potwory i smok, nie? To byłoby spoko nawet. A jeżeli to się tam działo, powiedzmy, z boku, kamera tego w ogóle nie widziała, my tego nie widzieliśmy, skupialiśmy się na Shazamie i smoku, to tak trochę XD po prostu, jakby to jest niepotrzebne. No trochę bardzo, ale zostawmy już jednorożce, to nie było tak, nie było tragedii takiej aż. Ale przechodząc do czegoś, co mnie po prostu... Deus Ex Machina, ta druga. Ta druga Deus Ex Machina. Po prostu mamy sobie spokojnie już finał. Shazam bohatersko, jak prawdziwy bohater sobie umarł, sobie siedzi, ta kraina bogów zniszczona, wszystko spoko. I nagle wchodzi sobie cała na żółto-czerwono Wonder Woman. I co? Bierze laskę, wszystko naprawia i po prostu mamy szczęśliwe zakończenie. Tak, i dla mnie Wonder Woman, uważam, byłoby super, gdyby została tylko jako ten sen Billiego, bo to było fajne. No to było takie... Ja nie spodziewałem się. Ja się nie spodziewałem, tak, że takie coś się wydarzy. Ja się spodziewałem, bo wyświetliło mi się na YouTubie scena po napisach, ale więc się spodziewałem. I ten finał, więc się spodziewałem Wonder Woman. Zresztą ona się pojawiła nawet w zwiastunie jednym. A to ja widziałem tylko jeden zwiastun i szczerze mówiąc, tak, to ja powiedziałem... Ja powiedziałem, że moja wiedza się opiera o zwiastun, ale tak szczerze mówiąc, to ja obejrzałem ten zwiastun i tak nie pamiętałem, co tam się dzieje. Więc ja na ten film szedłem chyba... Ten zwiastun był nudny. Ja szedłem chyba z praktycznie zerową wiedzą na ten film, tak szczerze mówiąc. Tak, ale ja uważam, że Wonder Woman była niepotrzebna, bo ona się pojawiła totalnie znikąd. Gdyby ją wprowadzić tak koniec drugiego, początek trzeciego aktu... O Boże, to... nie, ty umiesz dzielić na akty film, o nie, ja nie umiem. Albo chociaż na finał, żeby ona się pojawiła jak w Batman v Superman, to też kto oglądał będzie wiedział, ale ona się pojawiła totalnie znikąd. Weszła, wzięła laskę, pokazała jaka to ona nie jest potężna, wbiła i sobie poszła. Ta scena była tak niepotrzebna. Poza tym Shazam 3 najprawdopodobniej nie powstanie. Umówmy się, nawet jeśli powstanie nowy film o Shazamie. Kompletnie nie wiem jak to nam działa. Musiałbyś ty powiedzieć, bo ja nie wiem kompletnie. Zaraz wyjaśnię dla widzów i dla ciebie. Dzięki. A gdyby Billy zginął i nie ma go, to by było cudowne, uważam, podsumowanie historii Shazama, który szybko się nie pojawi ponownie w kinach, ani jako reboot, ani jako trzecia część. I ja na przykład, ja wiedziałem, że on nie zginie, bo umówmy się, no jak on by zginął w swoim własnym filmie, ale no to uważam by było super. Takie, ale, wiesz, fajnie by go zamknęło, nie? Że wiesz, tutaj wydoroślał,
przy tej już sekwencji finałowej wydorosiał, ogarnął się, stoczył bitwę z życia już jako dorosły mężczyzna i kończy swoje życie jako bohater. Jakby to było takie idealne zakończenie po prostu. To wyszło tak, bo prawdopodobnie podczas kręcenia tego filmu nie wiedzieli, że trójki nie będzie. I teraz właśnie wytłumacz, bo ja nie wiem, jak to działa. Bo tutaj ostatnimi czasy w zeszłym roku, chyba początkiem stycznia, James Gunn przejął władzę nad DC Universe. A to wiem. A dobra, i w nowym DC nie będzie Shazama, tak? Cała obsada Justice League poza Wonder Woman, Batmanem i Supermanem odeszła. No jeszcze Jason Momoa, ale on akurat się pojawi, czyli Aquaman. I James Gunn stwierdził, że on robi reboot uniwersum, będzie nowy Superman, nowy Batman. I czekaj, powiedziałeś, że cała obsada poza Supermanem i Batmanem. Tak, bo ale James Gunn nie chce. Ani Supermana, ani tego obecnego Batmana, Supermana i Wonder Woman, bo on chce całkiem nowych aktorów. Aha, czyli nawet ci, którzy zostali, to i tak zostali wyrzuceni. Tak, i wszystko już po Aquamanie, który wychodzi w grudniu w tym roku, nic już więcej nie będzie. W 2025 powstaje reboot Supermana i od tego zaczyna się nowe uniwersum z nowymi aktorami. A to nie miało być, że od tego Flasha teraz się zacznie? Tak, ale finalnie to nie wiadomo, jak to będzie, ale Superman w 2025 zaczyna nowe uniwersum, Flash daje podbudowę pod to. Okej, okay, czyli dobra, czyli jak James Gunn powie, że Superman jest pierwszym filmem nowego uniwersum, to tak będzie. No tak, ale przechodząc do scen po napisach, bo one zapowiadają poniekąd nowy film. W pierwszej scenie mamy dwójkę agentów. O ile się nie mylę, to ta kobieta to jest żona właśnie Jamesa Gunna, ale mogę się mylić, bo nie pamiętam, jak ona dokładnie wygląda, ale wiem, że się pojawiła w jakimś projekcie DC, chyba w Peacemakerze, i zapraszają oni Shazama do Stowarzyszenia Sprawiedliwości. I on, mamy tam gag znowu z Wonder Woman i tak dalej. Co ciekawe, w tej scenie pojawia się nawiązanie do Avengersów, bo w angielskiej wersji językowej to ostatnie, co on powiedział, bo jak czytał te nazwy na telefonie, tam chyba było coś tam, obrona kraju? Klub obrony kraju? Po angielsku, bo to jest Justice Society po angielsku, a właśnie w angielskiej wersji językowej on powiedział Avengers Society. Aha. I wtedy to by miało sens, no bo było nawiązanie do Avengersów, nie? W ogóle tam w ciągu filmu, tak wiem, że gadam z tym po napisach, ale ogólnie było bardzo dużo nawiązań do popkultury, co akurat jak dla mnie jest na duży plus. Tak. Mi się to podobało. No, to tylko chciałem tak szybko dodać. Dobrze w końcu zobaczyć nawiązanie do Marvela w DC, a nie tylko w Marvelu do DC. No i zapraszam go do Stowarzyszenia Sprawiedliwości. I Stowarzyszenie Sprawiedliwości to jest grupa bohaterów, która w DCU składa się z Cyklon, Atom Smashera oraz Hawkmana. No i w Black Adamie składała się jeszcze z Doktora Fate'a, który niestety sobie wykitował. I właśnie to była grupa bohaterów, która walczyła z Black Adamem. I prawdopodobnie tutaj był taki zamysł, że Shazam dołączy do Justice Society i zmierzy się z Black Adamem pewnie. Domyślam się, że taki mógł być zamysł. I to byłby film albo Shazam 3, albo Black Adam 2. Obstawiam, że bardziej Black Adam 2. No i ta scena nie prowadzi w sumie do niczego, bo na końcu oni sobie odchodzą, Billy sobie tam dalej strzela piorunami w szklane butelki i to pokazuje, że praktycznie w ogóle nie dojrzał, bo znowu zaczyna się wydurniać jak dziecko. Scena się kończy, padają już normalne napisy i rozpoczyna się kolejna scena. Niestety tutaj Hedoshi nie obejrzał do końca, więc tutaj ja będę musiał streścić. A ponownie. Więc ja słucham. Pojawia się doktor Sivana z pierwszej części, który siedzi sobie w izolatce i próbuje się wydostać z niej, zapisując te runy, które otworzą mu drzwi do kryjówki Shazama. I w trakcie wbija sobie przez kratę jakby w celi Mr. Mind, czyli ta gąsienica, która pojawiła się w pierwszej części, który proponuje mu jakby pomoc, ucieczkę, dać mu nową moc. Po czym, gdy ten się na to zgadza, Mr. Mind mówi, że musi ogarnąć jeszcze jedną rzecz, wychodzi z celi i scena się urywa. I najprawdopodobniej to też zwiastowało jakiś sequel Shazama. Pewnie Sivana i Mr. Mind mieli powrócić. No ale, jak już wcześniej wspomniałem, najprawdopodobniej to się nigdy nie stanie. I mi jest mega szkoda, ponieważ to, uważam, by mogło być kozackie. Jeszcze na przykład jakby to połączyli z Black Adamem i Shazam by miał do walki z takim potężnym trio, to by było kozackie. Mógłby się do tego dołączyć Superman. To by mogło być najlepsze widowisko DC. Jakby Shazam, Superman kontra Black Adam i Sivana. Ja nie mogę nic skomentować, bo ja kompletnie nie jestem w temacie. Ja mówię, ja jestem, no już mogę się nazwać fanem Marvela, który po prostu poszedł na film DC, więc ja po prostu... Znaczy ja ci powiem tak, ja też jestem fanem Marvela, tylko po prostu ogarniam DC, nie? Bo znaczy też lubię DC, ale jestem bardziej zdecydowanie Team Marvel. Nie, to na pewno, dlatego, ale ty wiesz. Nie dlatego, że Marvel ma humor na moim poziomie. Czyli zerowym.
Tak, ale nie, nie, z DC też lubię parę tam komiksów i postaci, ale na pewno mniej niż Marvela. Okay. Także podsumowując, to mi jest szkoda, bo moglibyśmy dostać potężne filmy po tych starych po napisach, no ale mam nadzieję, że ja się za lubię i że kiedyś się tam pojawi w tym nowym uniwersum. Dobra, DC. Ale... I mam nadzieję, że jestem samym aktorem. Okej, okay, ale już nie podsumowując tego, co tam później, tylko film, bo jednak recenzujemy film. Jak film w ogóle? No to już, no ja film oceniam na po prostu taki przyzwoity popcorniak. Mhm, to tak. Mówię, na ile na pewno był lepszy od Ant-Mana, trójki, na pewno był lepszy od Thora 4. No, mówię, Shazam to jest po prostu przyzwoity film. Jak na standardy obecne. Ale standardy DC, czy standardy w ogóle kina superbohaterskiego? Standardy kina, no standardy DC i Marvela. Bo kina superbohaterskiego nie mogę powiedzieć, bo mamy takie perełki jak The Boys, czy Niezwyciężony. A, dobra, okej. Okay. Ale mówimy... to nie są moje filmy. DC Marvel, okej. Okay. A ja, tak. No... Ja mówię, nie szedłem z żadnymi oczekiwaniami. Ja mówię, jak dotąd jedyny mój film DC, który tak obejrzałem faktycznie, byłem w kinie. Poza kinem to nie oglądałem zbytnie DC. Dawno tam temu kiedyś obejrzałem sobie Mrocznego Rycerza, muszę go kiedyś sobie odświeżyć. Więc takim moim faktycznym filmem, który obejrzałem, był The Batman. Z Adi robiliśmy recenzję. I teraz właśnie Shazam. Ostatnio oglądałem moim... nawet. O, więc to jest mój dopiero drugi film z DC. No ja sobie tak po prostu... Lewy mi zaproponował, powiedział, że nie muszę oglądać innych filmów, wystarczy, że obejrzę pierwszą część. Więc mówię, okej, okay, może czy, będzie całkiem spoko. Zaproponował, bardzo mocno zasugerowałem, że masz iść. Przypominam, że w tej ekipie to ja jestem szefem, a nie ty. Jakby ktoś zapomniał. No jeszcze niedługo, wiesz co? Lewy, ja wiem, no. Że ty nie, to moją kamerkę zobaczysz dopiero jak ja ci wyślę, a ja na ciebie teraz patrzę. Dobrze, aż no. Poczułem ten wzrok. Więc ja po prostu idąc na ten film, to miałem tylko nadzieję, że sobie zobaczę przyjemny film do oglądania i taki film faktycznie zobaczyłem sobie przyjemny film, przyjemne waleczki, znaczy sceny akcji, nie wiem, ja kurde cały czas mówię, jak mówię sceny akcji, mi chodzi o walki, nie wiem po prostu czemu, ale cały czas tak mówię, po prostu zobaczyłem przyjemny film do obejrzenia, taki właśnie jak powiedziałeś popcorniak, nie osiągnięcia są, ale jednak szczerze, ja te niedociągnięcia zacząłem wyłapywać dopiero jak ty o nich mówiłeś. W sensie, jak ty powiedziałeś no, o jakimś tak niedociągnięciu... No, tak samo z Mandalorianem było. No, z prawie każdym ale odcinkiem, jak na razie. Ten film jest przynajmniej o tyle spoko, że nie wyłapałem jakichś potężnych dziur fabularnych, które by mi psuły seans. Fabuła jest nawet spójna. W sensie są niezrozumiałe decyzje bohaterów, ale nie ma typu właśnie ta zmiana motywacji, ale to nie jest jakaś taka uderzająca dziura fabularna, więc dla mnie okej. Okay. Bo dziury fabularne w ostatnich filmach Marvela to jest rzecz dość wszechobecna. Może kiedyś o tym opowiemy. Tak, to jest materiał na kolejny odcinek. Akurat teraz nie chciałem tego powiedzieć, żeby nie było, że to po raz drugi powiem. Ale ja chciałem powiedzieć. A proszę cię bardzo. Ten odcinek leci też na twój kanał, więc możesz też to powiedzieć. Tak. No to w takim razie to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijcie już do lewego na kanał. No i oczywiście podyskutujemy tak. W komentarzach, bo zawsze dyskutujemy w komentarzach, my lubimy podyskutować. Można też wyśmiać mój brak wiedzy, ale no mówię, Lewy kazał fanowi Marvela iść na film DC. Jakby nie spodziewajmy się tego, że ja będę coś wiedział. Chyba, że to był twój misterny plan. Tak, żeby cię przekonać do DC. Nie, nie przekonasz mnie. Marvel w serduszku. Ale... Mówię, ja się bawiłem dobrze. No więc dobra, podyskutujmy sobie w komentarzach. No i w takim razie widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Czyli widzimy się za parę dni w Mando. Nie wiem, wy ten film chyba widzicie we wtorek, no to tam widzimy się piątek, sobota w Mando. Także już naprawdę trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć, pa pa!